Witajcie, tym razem jestem w obozie Stutthof. Jest to obóz na Pomorzu, o którym dowiedziałem się niedawno. Jest to chyba jeden, który mi został do zwiedzenia ze wszystkich w całej Polsce, więc subskrybujcie, lajkujcie i bądźcie na bieżąco. I tak wyglądały cele, jedna prycza, nie wiem co to było w ruchu, czy to i to. To jest główna brama i tutaj mamy główne baraki. Tu akurat mamy ruiny kuchni obozowej. Będziemy zwiedzać wszystkie baraki. Powiem wam, że jakoś tutaj spoko. Trochę inaczej niż w innych obozach, ale te obozy raczej się nie różnią od siebie. Zresztą sami zobaczycie. Więc wchodzimy do pierwszego z baraków tutaj. Cieśniejsze kantyny. Takie inne. Jest tu duży obszar. Tu mam blok 8A. Tu od 1943 widać, że więźniowie przebywali. Tutaj mamy prawdopodobnie zachowaną ścianę, jak była pomalowana. Prawdopodobnie, bo nie ma tu informacji, czy to jest fragment oryginalny. To są moje domysły. Tu kolejna. Takie ściany w obozie. Powiem wam, że w innych takich nie spotkałem. W całym baraku raczej są takie wystawy, informacje. Plus takie dwie makiety. Jak ktoś ma dużo czasu, to może sobie przyjść, poczytać. Ja akurat średnio wierzę w tą historię, bo nie wiadomo ile tym jest prawdy. Trzeba było porozmawiać z osobami, które to naprawdę przeżyły. Tak sceptycznie podchodzę do historii. Tutaj na końcu mamy makietę, jak to kiedyś wyglądało. Więc widzimy, że to był mega duży obiekt, a my jesteśmy gdzieś tam. O, tutaj jesteśmy. A tutaj tego to już raczej nie ma. No to już wszystko zaczęło Niemcy palić, jak uciekali przed Rosją, która tak naprawdę nas wyzwoliła z rąk Niemców. No i później był PRL i komuna. W tym obozie na końcu mamy łaźnię. Dosyć nieźle to wyglądało, powiem wam, jak na obóz. Coś się zachowało, a to od prądu, korek, który był na słupie.
lekko głowę, bo to jest very weak pressure, very weak pressure. So keep in here, this gap was impossible, nearly all of the inmates get to was suffering from lice. Tutaj mamy toaletę zachowane. To pomysł jest dosyć dziwny. Znaczy to łaźnia. Dziwna. No i piec. Tutaj mamy salę operacyjną. Różnie zrobiono sekcję zwłok. Tutaj mamy salę opatrunkową. Ja mam, że dużo rzeczy, takich szczegółów się tutaj zachowało. W innych obozach tego nie widziałem, takich sal rozpisanych, więc akurat jest dosyć ciekawie. Właśnie tu kierowała filia szpitala, tak, o te barak, w którym się przemieszczamy, był od maja 1940 roku blokiem kobiecym. Tutaj te pomocnicze prace wykonywały polskie lekarki, więźniarki. Tu mamy izbę nocną, prycze. Dużo tutaj informacji jest, powiem wam, zdjęć i tak dalej. No i takich wystaw za szkłem, jak widzicie. I co chwila wejście. O, i kolejne. Tutaj mamy ubiory. Pierwszy raz widzę, powiem wam szczerze, że rzeczy, które powinny być tutaj, jak wyglądały, to są zastąpione zdjęciami. Słabo, wolałbym zobaczyć, jak to jest naturalny produkt, a nie takie zdjęcia. Tutaj tak wyglądały obozy więźniów, więźniarek. Buty drewniane, mega niewygodne, z tego co słyszałem. Tutaj mamy dalszą część obozu, ale jak widzicie, stałe fundamenty baraków. No jak w większości obozów, praktycznie w każdym jest pomnik, do którego też dojdziemy. Mam nadzieję, że ujęcia z drona wam się spodobały. Już teraz zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Tutaj mieliśmy blok trzeci. Tutaj były warsztaty. Widzimy, że jak warsztaty, to mniejszy budynek był. Chyba jak jest blok, gdzie byli więźniowie, no to od razu barak był o wiele większy, a tutaj mamy krótsze. No i po bokach wieże i chyba tam na końcu z krematorium był komin, ale zaraz się przekonamy, jak tam dojdziemy. Tutaj mamy szubienicę. Szubienica moim zdaniem służyła do tego, żeby tak pokazać dla wszystkich, że jak coś przewiną, to można ich powiesić, żeby żyli w strachu. Dzisiaj zamiast szubienicy mamy telewizję. To jak szliśmy tą drogą, to dobrze wam wspomniałem, że tutaj jest krematorium, bo był komin. I faktycznie wchodząc widzimy 2-3 piece. No, dużo różańców jest. Klepsydry. Flagi różnych krajów, w których byli więźniowie. Najwięcej to zginęło oczywiście Polaków. No i tutaj tablice nagrobkowe, upamiętniające. A tutaj to chyba są prochy. Jakieś takie kamyczki, może być tu wszystko, ale zobacz, jakieś może prochy, pozostałości prochów. Ten mały budynek, jak widzicie, jest to podobno komora gazowa. Dosyć dziwna, jeśli widzieliście inne komory gazowe. Obok komory mamy wagony, które przywoziły więźniów do obozu. Tamtą bramą przyjeżdżali więźniowie. Oh.
To jest główny pomnik. Powiem wam, że z tych wszystkich obozów to ten pomnik zrobił na mnie najmniejsze wrażenie. Tutaj mamy hale fabryczne, do których wejść nie można. Może są jeszcze jakoś użytkowane, jeszcze ktoś na nich zarabia, nie wiemy. Chociaż tak wyglądają, no powiem wam, nie do końca na opuszczone. Ale ta część już nie jest do zwiedzenia. Można sobie tak podejść tylko pod płot. Tutaj mamy mapkę, jak wyglądał nowy obóz. Został wybudowany w roku 1943. I te wszystkie, nie wiem jak to nazwać, budowle, to były tutaj baraki. Było chyba o wiele więcej z tego, co widziałem na makiecie i na zdjęciach. Jak widzicie, każdy blok jest tutaj podpisany na tym, więc tych bloków było sporo. W obozie również było ogrodnictwo. Mamy tutaj również wystawy czasowe. Kiedyś to była szklarnia, a teraz wystawy czasowe. Więc sobie wejdziemy i zobaczymy w środku, jak jest. Ale wystawy, widzicie, raczej informacje. No, jest dużo tych informacji, tego, ale jeśli ktoś lubi tak czytać i tak dalej, zgłębia się w tą historię, to jak najbardziej. O, zaginione podobozy Ursocin. O, akurat to mnie, akurat powiem wam, interesuje. Urbeksy, takie rzeczy. Ale co do historii, no to jestem taki taki sceptycznie nastawiony, ale to jest fajne akurat miejsce, bo widzimy jakiś podobóz, o którym jest tak głośno jak o obozach tych głównych, koncentracyjnych. Ciekawe, czy to jeszcze coś w ogóle jest. No i są cztery takie, jak to się nazywa? Chciałem powiedzieć akwarium. Cztery takie szklarnie. A nie, trzy, przepraszam, trzy takie szklarnie są. I to jest trzecia, ostatnia szklarnia z wystawą. Byłem ciekaw, co tutaj jest na końcu, bo jest ciemno. No i na końcu jest coś takiego. Jakiś wyświetlany film, chociaż rzutnika nie widzę. A nie, jest miejsce na rzutnik, okej. Okay. To by było na tyle w tym materiale. Jeśli wam się spodobał, to dajcie łapka w górę, subskrybujcie kanał. Jeśli znacie jakiś jeszcze obóz, którego nie odwiedziłem w Polsce, to napiszcie. Albo blisko Polski, bo wiem, że jeden jest w Czechach. Też mam zamiar go zwiedzić. I w Niemczech. A jeśli jeszcze jakieś znacie fajne, ciekawe miejsce, to napiszcie do mnie na przykład na Instagramie. Trzymajcie się, cześć!